Wraz z tym odcinkiem zaczynamy nowy dział, w którym skupimy się na najważniejszej substancji na naszej planecie, bez której życie nie mogłoby istnieć. Porozmawiajmy zatem o wodzie. Zapraszam! Bez wody nie byłoby życia. Dlaczego jest ona taka ważna? Przede wszystkim jest ona niezbędna do większości procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Ponadto woda jest głównym składnikiem organizmów żywych. W ciele człowieka stanowi ona od 58 do 65%, u ryby będzie to około 80%, a niektóre rośliny wodne aż w 95-98% składają się z wody. A teraz przeprowadźmy proste doświadczenie. W tej zlewce znajduje się woda wodociągowa. Po jakimś czasie woda całkowicie odparowała, a nam na ściankach naczynia został biały osad. Skąd on się tam wziął? Otóż są to związki chemiczne, które były rozpuszczone w wodzie. I ciekawostka, czy wiesz czym jest woda destylowana? Jest to woda, której całkowicie pozbawiono rozpuszczonych w niej związków chemicznych, takie jak sole mineralne czy gazy. Aby otrzymać taką wodę, należy zwykłą wodę wodociągową poddać procesowi destylacji. Woda destylowana jest wykorzystywana w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, a także w nawilżaczach powietrza i żelazkach. Wodą destylowaną uzupełnia się też elektroity w akumulatorach. Omówmy sobie zatem właściwości wody. Woda na naszej planecie występuje w trzech stanach skupienia. Mamy zatem stan stały, ciekły i gazowy, a zmiana stanu następuje na skutek zmiany temperatury i ciśnienia powietrza. To ile jest w powietrzu pary wodnej mierzy się higrometrem. Oto właściwości fizyczne wody. Jej temperatura topnienia to 0 stopni Celsjusza. Temperatura wrzenia 100 stopni Celsjusza. Gęstość wody zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przykładowo w temperaturze 0 stopni Celsjusza będzie to 92 g na cm3. Największą gęstość woda ma w temperaturze 4 stopni Celsjusza. Wynosi ona wtedy 1 g na centymetr sześcienny. Ta cecha wody jest bardzo ważna. Dlaczego? Zobacz, to zbiornik wodny. Zimą górną jego część pokrywa lód, a woda o temperaturze 4 stopni Celsjusza gromadzi się przy dnie i dzięki temu umożliwia zwierzętom i roślinom wodnym przeżycie niekorzystnych warunków. Pod ciśnieniem 1013 hektopaskali woda krzepnie. Czyli zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Podczas tego procesu zwiększa się też jej objętość, co oznacza, że jej gęstość się zmniejsza. A jak ta cecha wody wpływa na środowisko? Przede wszystkim jest to główna przyczyna wietrzenia skał. Woda w stanie płynnym wnika w szczeliny skalne, a zamarzając, zwiększa swoją objętość i je rozsadza. W ten sposób nawet z twardych granitów po pewnym czasie powstanie piasek. Poza tym dzięki temu, że lód ma mniejszą gęstość od wody, unosi się na jej powierzchni. Pod ciśnieniem 1013 hektopaskali woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Im niższe ciśnienie, tym niższa będzie też temperatura wrzenia wody. Przykładowo na szczycie góry Mont Blanc ciśnienie atmosferyczne wynosi jedynie około 600 hektopaskali, wobec czego woda będzie wrzeć już w temperaturze około 86 stopni Celsjusza. Z tego powodu też temperatura gońcującej się wody jest niższa. Potrawy będą gotowały się dłużej. Odwrotnie jest z potrawami gotującymi się w szybkowarach. W ich wnętrzu ciśnienie jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego, więc woda wrze w wyższej temperaturze niż 100 stopni, a potrawy gotują się szybciej. O Ziemi mówi się, że jest to niebieska planeta. I rzeczywiście, aż dwie trzecie jej powierzchni pokrywa woda. Niestety wód słodkich nie ma aż tak dużo, a poza tym dużym problemem jest też ich zanieczyszczenie. Ogólnie zanieczyszczenia wody możemy sobie podzielić na komunalne, przemysłowe i rolnicze. Do zanieczyszczeń komunalnych zalicza chociażby detergenty z środków piorących, myjących i kosmetyków. Zanieczyszczenia przemysłowe to chociażby fenole ze ścieków przemysłu petrochemicznego, a także metale ciężkie, głównie ołowiu rtęci i kadmu. Problemem są też ścieki z kopalń, które powodują m.in. zasolenie wód słodkich. Zanieczyszczenia rolnicze to przede wszystkim azotany i fosforany z nawozów mineralnych. W związku z tym, że woda jest tak ważna, należy racjonalnie ją gospodarować, dlatego też tworzy się zbiorniki retencyjne. Wdraża się technologie, które mają za zadanie oszczędzanie wody, jak na przykład obieg zamknięty wody w zakładach przemysłowych czy myjniach samochodowych. Poza tym tworzy się ujęcia wody z rzek dla zakładów przemysłowych poniżej miejsc odprowadzania jej po wykorzystaniu. W ten sposób zmusza się przedsiębiorców do właściwego oczyszczania wody. Ciekawostka! Szacuje się, że około miliard ludzi na Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznej, czystej wody, a każdego roku około 3 milionów ludzi umiera przez brak wody lub wodę z lełej jakości. Wypicie skażonej wody może być przyczyną takich chorób jak żółtaczka, cholera, czy dur brzuszny. Z tego powodu konstruuje się proste i łatwe w użyciu filtry do oczyszczania wody, jak np. rurka życia, która umożliwia picie nawet bardzo zanieczyszczonej wody bez ryzyka zachorowania. Ponadto bada się wodę pod kątem obecności bakterii pałeczki okrężnicy Escherichia coli. Miano coli dla wody pitnej wynosi 10 do 50 cm3, czyli w takiej objętości wody nie może znajdować się więcej niż jedna taka bakteria. Jest to o tyle ważne, że bakterie Szerichia coli mogą powodować ciężkie zatrucia u ludzi. Zapamiętaj najważniejsze: woda jest substancją, bez której nie istniałoby życie na Ziemi. Większość procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym przebiega z udziałem wody. Wodę zawierają też wszystkie organizmy. W zależności od temperatury i ciśnienia, woda występuje w trzech stanach skupienia: jest substancją bezbarwną i bezwonną. Pod ciśnieniem 1013 hektopaskali woda wsze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a krzepnie w temperaturze 0 stopni Celsjusza.